Halo, oczywiście witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Dead in Bermuda. Plan jest taki, kończymy dzisiaj gierkę i walczymy chyba z jakimś bossem, z tego co się dowiedzieliśmy w poprzednim odcinku. Tutaj jakaś walka ma się odbyć, musimy pokonać jakiegoś bossa. O co tu do końca chodzi, jeszcze nie wiem, ale wiem, że Ares będzie nas do tego bossa przygotowywał, będzie nas trenował. Także dość dziwny, kurczę, powiem wam szczerze, plot twist w tej gierce, taki no bardzo niespodziewany. Co? Mówiłem już na początku, że możecie zostawić lajka, pewnie nie, a możecie, mega by mi to pomogło. No i przede wszystkim najbardziej pomaga jednak tutaj zostawianie na przykład odcinka w tle. Nawet jeżeli was nie interesuje giereczka, to kiedy zostawicie taki odcinek w tle, to mega, mega dużo daje i obejrzycie go całego, także jeżeli to zrobiłeś, to mega kurwa dzięki, bo to fest dużo daje, najwięcej chyba za wszystkich rzeczy. No i jeszcze to, ile razy kto kliknie w miniaturkę, to jest bardzo też istotne. Niestety tutaj jest już ciężko u mnie. O, w ogóle oni mają tego, serduszka na piąteczkę, ale się dogadują. U mnie jest, no, średnio ostatnim idzie z tym click rate'em, że tak to powiem. Niektóre filmy mają po 0,8% click rate'u, a tak średnio normalnie filmy na YouTube tak mają po 10-15%. No także nie jest dobrze, ale no to ze względu na to, że to jest kanał jednak, umówmy się, gamingowy, tak? Tutaj się ogląda giereczkę, to nie jest porywające, to nie jest jakoś mega porywające to, co robimy, tak? To jest po prostu granie tutaj w giereczkę i to dla ludzi, którzy szukają innego rodzaju rozrywki, no to na pewno nie klikną w ten film. Także w ogóle to co chciałem powiedzieć, tylko nie wiedziałem, jak to skonstruować, to chciałem powiedzieć, że generalnie YouTube zabija kanały gamingowe z tego względu, że właśnie przez ten klik, że bardzo się liczy dla niego to, ile osób kliknie w film i ile osób zobaczy cały film, a często te filmy trwają po 50 minut, więc rzadko jest tak, że w ogóle ktokolwiek klika w te filmy, bo widzi, okej, Wiedźmin 3, ale mnie to nie interesuje, tak, raczej. Powiedzmy, już widziałem Wiedźmina 3 8 razy, tak, czyli nie kliknie w to, a jeżeli już ktoś kliknie, to rzadko obejrzy te całe 40-50 minut, czy tą godzinę, a to jest dla YouTube'a bardzo ważne i przez ten niestety algorytm bardzo, bardzo zabija takie kanały gamingowe i po prostu, ja nie pamiętam kiedykolwiek coś mi wyskoczyło na głównej albo coś związanego z gamingiem. Ja praktycznie cały czas oglądam swoje filmy i tak dalej, tworzę filmy gamingowe, a przysięgam, że nie pamiętam, kiedy oglądałem jakiś film gamingowy, bo mi został polecony. Faktycznie, żeby coś wyszukać gamingowego, to muszę normalnie wpisać T-Volt i wtedy mogę oglądać filmy, a tak to w życiu nigdy mi YouTube nic nie polecił gamingowego. A szczerze mówiąc, ja dużo też oglądam nawet gamingowej rzeczy. Jeżeli chodzi o to, to u mnie jest to wysoko, z tego względu, że robię często research na przykład do filmów różnych i więc oglądam filmy, bo robię research. Więc powinien mi praktycznie cały czas gamingowe rzeczy polecać, a jedyna rzecz, którą mi poleca, to moje filmy, jeżeli chodzi o gaming. Także no niestety, ten algorytm tutaj średnio działa, ale może właśnie ostatnio został on naprawiony. Bo mam wrażenie, że nagle się stał taki boom na moje filmy, ale to zgaduję, że to już nie tylko na moje filmy. Nie znam jakiegoś zioma, który nagrywa i czy tak regularnie wrzuca filmy jak ja na kanał gamingowy, także ciężko mi będzie to z kimkolwiek, musiał po prostu do kogoś znaleźć jakiś kanał i do niego napisać i się spytać, czy tak faktycznie jest, to może w jakichś następnych odcinkach wam powiem, napiszę do kogoś i się dowiem, czy też tak jest. Parę osób tam też oglądam, więc myślę, że moglibyśmy to sprawdzić i przeanalizować, czy to faktycznie moje filmy może tylko i wyłącznie konkretnie, czy to generalnie YouTube coś tam zmienił w algorytmie. Ono zazwyczaj nie informuje, kiedy coś zmienia w algorytmie, także jeżeli coś się tutaj w algorytmie zmienia, to dowiadujemy się o tym zupełnie z przypadku. Zresztą cały film na temat algorytmu znajdziecie na moim drugim kanale. Tak swoją drogą, stąd mam takie dość w miarę szczegółowe informacje, bo trochę researchu na ten temat było robione. Dobra, mam w ogóle mega dużo tego mięsa wysuszonego, no z głodu nie umrzemy.
cokolwiek by się stało, z głodu nie umrzemy, tak bardzo w początku. No i teraz już tylko i wyłącznie ta walka z bossem nam została. W poprzednim odcinku chciałem zobaczyć, czy faktycznie jest tak, że jeżeli przestaję mówić na odcinku, to ten dźwięk wzrasta. I tak mówię, no trzeba zobaczyć, czy to faktycznie jest, bo tak mam ustawione, nie? Tylko czy to faktycznie działa. Niestety problem był taki, że przez cały odcinek gadałem i nawet nie było fragmentu, kiedy było słychać muzykę głośniej, bo ja cały czas po prostu jak Katarynka nakręcony i gadam, nie? Gadam na tych odcinkach non-stop, nie przestaję praktycznie gadać. Gra tutaj wyłącznie, mam wrażenie, jest tylko tłem. Ja tego gadam, są jakieś głupoty tu, tego, owego. Nie wiem, czy to dobrze. Wydaje mi się, że dobrze. Lepiej, żebym gadał, niż jej siedział na utkanej. Dobra, przeszukajmy tutaj tą rzecz. Scavenging fighting. No, ale mam małe scavenging, ale dobre fighting. I stealth duży. A, ale Yuri jest za to, kurwa, giga koks tanki. I ma szczęście, mimo tego, że ma tylko 14%. To bardzo często mu się udaje tutaj nie dostać obrażeń. Dobra, coś tam ukraliśmy, coffee cup, water supplies, painkillersy, decoy, toolsy, skullsy, dobra, najbliższe. Przede wszystkim szukamy naszego zioma, który nas nauczy walki, a jeszcze tu jest ten, spooky dark corner, też możemy przeszukać. Yuri, słuchaj, sprawa jest. A, i w ogóle od poprzedniego odcinka zauważyłem bardzo ważną rzecz, o której wcześniej nie miałem pojęcia, to znaczy my w ogóle te medyczne rzeczy jesteśmy w stanie tutaj, ja jestem w stanie kliknąć na przykład na Draxy, kliknąć OK i ja nie potrzebuję nic więcej. Ja myślałem, że ja najpierw muszę wygotować to, wytworzyć to infirmary, a potem będę dopiero w stanie robić Draxy i bandaże, to po prostu tutaj sobie klikam, jest zajebiście. Ja o tym nie wiedziałem w sumie. Także fajnie by było, jakbyś tutaj Draxy stworzył, Bob. Trzeba się naćpać. Musimy Draxy zrobić. No i co, niech oni tutaj przeszukują rzeczy. On to tak na raz one-shotuje, czy nie za bardzo? A, niekoniecznie. Ale jeden dzień się uda. Na dwa po prostu tego, na dwa razy. No i Yuri generalnie ich słyszy rzeczy, a nie gotuje. Zapomniałem go przestawić. Alejandro trzeba wysłać do tego na odpoczynek. Dobra, i dwie nowe areny discovered. Dobra, chodź Alejandro, ty sobie odpocznie. Oj, odpoczywaj. Marsz do łóżka. No i ty też mógłbyś w sumie odpocząć. Jeszcze masz injury na tym wysokim poziomie. Ale to czekam, aż Bob zrobi tutaj Draxy. Co odkryliśmy? Big Fig Tree. Możemy zabrać owoce. Aj! Do zbierania owoców jest potrzebny harvesting, a nie scavenging. Dobra, Yuri się przynajmniej nauczy czegoś nowego. Nowa przygoda dla niego. Dobra, jeszcze trzeba zebrać drewno, pociąć. Nie wiem po co, ale... mi się wydaje, te procenty tu są coś oszukane, nie? Ja za każdym razem, nie wiem, co chwilę mam 15%, a ten Yuri za każdym razem to trafia. Wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Dobra, już też the backpack, przeszukaliśmy tutaj plecak, by znaleźć coś ciekawego. Generalnie dostaliśmy całkiem fajne rzeczy, ale nie chce mi się w ogóle używać tych wszystkich decoyów i tak dalej, serio mi się nie chce. Chociaż wypadałoby użyć, co? Dobra. A chociaż on ma tego, nie? Ten ziomuś ma polowanie na maxel chyba. A to, czekaj. Hunting, a nie, poczekaj, na niego hunting. Plus item, pick. A on ma 90, nie no, ma 100. Już użyłem to? A ja to już użyłem, dobra, nie było tematu. Na Alejandro na scavenging użyjemy, dobijemy do stówki. No i tutaj crafting to do Boba. Bob. No i dobra, i git. W ogóle mogę sobie strzałkami ich zmieniać, nie wiedziałem o tym. W ogóle tak ostatnio generalnie trochę eksperymentuję z dźwiękiem, tak, że jeżeli dzisiaj by było coś faktycznie za głośno, albo jakieś przestery na mikro czy coś, tak by następny odcinek zostanie już to naprawione. No tutaj testuję, co by było najlepiej na przyszłe serie też, jakie ustawienia zostawić, bo myślałem, że mogę sobie dać głos na maksa i generalnie czy głos na maksa dać dźwięk
dźwięki z gry na maksa i sobie to przyciszyć w OBS-ie. Natomiast później zobaczyłem, że to słychać jednak jak gówno, szczerze mówiąc. I nie chcemy takich ustawień, chcemy raczej ręcznie to ustawiać, te dźwięki, bo wtedy ten dźwięk jest płynny dla widza, a nie jest taki przytłumiony, jakby ktoś gadał sobie z drugiego pokoju. Takie mega echo jest często właśnie, że jest, ja mam jakby na maksa podgłośnione, mam ciszone słuchawki i cały ten dźwięk jest ciszywany w OBS-ie. Niestety dużo przez to traci, co prawda jest wtedy dużo, dużo łatwiej. No bo tutaj nie muszę za każdym razem ustawiać dźwięku osobno, ale no dużo, dużo, dużo przy tym traci jakoś. Więc raczej sobie odpuścimy ten mój genialny plan zrobieniem takich rzeczy. Dobra. Niech się on zajmie harvestingiem. Bob, co robisz? Co robisz, bo wcześniej? A łowisz ryby chyba. No i Jacob, niech ten odpoczywa, Yuri. Czemu to jest napisane cooking? Czemu on ma cooking 86? Oj, zbugowało się coś. No i ty poluj, no i ty, to byśmy dali może punkty w coś. Tylko w co? W harvesting? Pójdźmy w harvesting. Czemu by nie, 66, no i naścig. Myślałem, że przez to, że się zbugowało, to Yuri nie odpocznie, ale dobrze, widzę, że jest całkiem gituwa. Fresh meat, 7 poziom. Kurwa, już nie ma na co punktów wydawać, 6 poziom. Za dużo poziomów, ty już nie wiem, co mamy tutaj inwestować postaciami. Dobra. I całkiem możliwe, że znajdziemy w końcu tego Aresa. No nie, znajdziemy rozbity samolot. Raczej dziwne to by był samochód. O, w ogóle jak on jest injurym mocno. Kurde, trzeba go czekać, Yuriego trzeba wyleczyć, stop. No później zapomnę o tym. Ho, Yuri. Ty w ogóle Ty, bo to jest zbugowane. Czemu on ma fatigue 27%, jak nie ma fatigue 27%? Ale kurwa, oszukaństwo. Injury trzeba mu wyleczyć jak najszybciej. Czekaj, a draksy to też nie leczą injury? No leczą, tak? Po to zrobiłem te draksy. Ty, ja zrobiłem draksa, a nie ma tu draksów? Nie są draksy. Ty, aha! Czyli ja draksy jestem w stanie tylko i wyłącznie użyć. Jo, ciekryńca, ale jestem użyć tylko w stanie w tym medycznym namiocie. Ty, to Bob, może zrób ten medyczny namiot. Jesteś w stanie zrobić medyczny namiot? Potrzebujemy stonesów. Ty, to może zrobimy ten medyczny namiot. Tak, o. I tak tutaj ten Yuri coś tam robi. Szuka różnych rzeczy, to. Czemu by nie? No i tutaj są jeszcze jakieś. O kurwa. Okej. Okay. Jakieś postaci. Pograjmy z nim w takim razie. Kto będzie z nim gadał? Myślę, że. Julia. I mu nadupcymy. Kombo mu sprzedamy. Podeszliśmy do niego i powiedzieliśmy cześć. Ale on powiedział pierwszy swoim głębokim głosem. Nie! Za wcześnie! I póki nie zdążyliśmy mrugnąć i już go nie widzieliśmy. Nie, przecież stoi tu nadal. Okej, okay, czyli tu dopiero musimy przyjść później, tak? Jak wykonamy jakąś misję. Tak bym strzelał. Dobra. Yuri Scavenging 100. Pokaż, co przyniesiesz z tych kości. A, samą czachę przyniosłeś. W ogóle po co mi te czachy? Mam mega dużo tych czach. Nie, po co mi to? Może potem będziemy mogli to użyć. Niech mu zbije się depresja, niech mu zbije się injury. Albo na przykład będziemy musieli złożyć to jako, nie wiem, w ofierze czy coś takiego. Dobra, i Alejandro dostaje co? Scavenging już ma na stówkę. No to co? Chyba harvesting. Zainwestował tutaj Alejandrem. Jacob. Trzeba tutaj powydawać te punkty. Jacob, może fishing. Stóweczka i niech będzie to knowledge. Nie wiem po co mi to knowledge, ale dajmy to. No i co? I neścik. A ona jest w miarę zmęczona. Czekaj, use item. Kawusia. Mam jeszcze. Dobra, nice. A i w ogóle w następnej to Bob będzie mógł wybudować tego ten namiot.
i wybudujemy już wtedy wszystkie przedmioty, jakie można tutaj wybudować. Przedmioty, budynki. Przedmiotów się nie buduje, tworzy się przedmioty. Polska trudna język jest. To już mi lepiej po angielsku idzie gadanie. Muszę to w sumie częściej robić, gadać po angielsku. Bo problem nie jest taki, że ja nie znam słów albo czegoś takiego, tylko problem jest taki, że po prostu nigdy praktycznie nie gadam po angielsku teraz. Ostatnio i to mi jakoś tak mega z głowy wypada. Dobra. Dajmy wszystkim żarcie, bo widzę, że są w miarę głodni. Nie wiem dlaczego tak nagle tutaj głód wzrósł. Ale możemy ten głód szybko zbić. Nie ma żadnego problemu. Żarcia mamy od groma. Dobra, wszystko. A i przede wszystkim, no właśnie, i przede wszystkim Yuri. Zapomniałem, że Yuri miał przecież gotować. No tak, Yuri, gotujesz? I Bob, słuchaj, trzeba tutaj wykonać misję. A nie mam 15 jeszcze tego? Kamienia? No co ty gadasz, że się Yuri opierdalał tak? Co nie zebrał kamienia jeszcze? Ty, Yuri, może ja mu nie dałem fokus, żeby na kamienie, tylko zepsułem to. Myślę, że fokus ustawiłem. Możliwe, że tak. Dobra, to Bob jednak łów rybi. Chociaż może, nie, no ktoś tu musi słyszeć te żarcie. Dobra. I czy tu będzie Ares? Nie ma jeszcze Aresa. To pewnie będzie na ostatniej kratce plażowej. Dobra, zebraliśmy rotten food, świetnie. Dobra, neścik. Słuszmy to jedzenie, bo nie wiem. Tak, żeby mi zapasił, jak nie wiem, coś się wydarzyło. Ja myślałem generalnie, że z czasem tutaj się pogoda zmienia i po prostu zaraz będzie jakaś pora deszczowa i nowe wyzwania będą. Nie ma czegoś takiego tutaj. Przynajmniej nie po 44 dniach. To było fajne wyzwanie. I fajna nowość, jakby się po prostu zmieniało to wszystko. I musiałby się odpowiednio adaptować. Tak jak w Don't Starve, niby wszystko fajnie. O, Don't Starve. Nie no, już wiem, z czego chyba następna seria jest, nie? Oj, teraz jak mi to wpadło do głowy, to już nie odpuszczę. Don't Starve, nie? Tylko Don't Starve jest dobry, jeżeli się go gra w kilka osób. Musiał ogarnąć kompan do grania. Zazwyczaj ogarnianie kompanów do grania nie jest ciężkie, to znaczy wchodzisz na Twitcha, wpisujesz kategorię Don't Starve, patrzysz kto gra, piszesz siema, chcesz zagrać i już masz kompana do gry. Nie jest to jakieś mega ciężkie. Nie zawsze, kilka osób oczywiście odmówi. Ale zazwyczaj można tam spotkać sporo otwartych ludzi. Tak zresztą jak tam graliśmy w Tarkowe i tak dalej, to tam dokładnie tak samo się działo. Zawsze podchodziłem, bo wiedziałem, że jakby solo granie jest w miarę nudne. Dlatego zawsze podchodziłem, wchodziłem na Twitcha i pisałem siema, zagrasz? No i tak jakoś graliśmy. Albo odwrotnie, ktoś przychodził do mnie i pisał siema, zagrasz? Ale wtedy zazwyczaj odmawiałem, bo niestety nie jestem zbyt socjalnym zwierzęciem. Muszę być w dobrym tutaj humorze, żeby z kimś grać. Muszę być przygotowany. Bycie introwertykiem nie takie łatwe. Dobra, klikamy nexta. Ile zostało kratek do odkrycia? Bo nie wiem w sumie jak dzisiaj podzielić ten odcinek, czy w tym odcinku byśmy to skończyli, tutaj giereczkę? Taki dłuższy może zrobili, godzinny, czy jakby podzielić to na może takie dwa krótsze, po 30 minut. Bo coś czuję, że już nam za dużo nie zostało do odkrycia. Że kilkanaście ledwo co kratek. Z 5 może coś takiego, 6 do odkrycia. Dobra, tu oni sobie gadają. Bla, 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 bla. Przede wszystkim żarcie. Ty żarcie. Wszyscy co mają powyżej 10. Ty żarcie i ty żarcie. W sumie tutaj jeszcze te małe jedzenia też możemy rozdawać. Next. Dobra, pokaż mi czy Ares w końcu. To by, ktoś był zmęczony jeszcze, trzeba go tutaj przenieść do odpoczynku. Kto był zmęczony? Ty jesteś zmęczony, bo niestety jesteś zbugowany. Nie, ty masz injury na 20%. Ktoś był zmęczony, a Winters była zmęczona. Trzeba jej tutaj jak najszybciej to zmęczenie obniżyć, pyk. Dobra, gituwa. I on był jeszcze zmęczony, ale to on sobie może odpocząć. Dobra, zobaczmy czy w końcu odkryjemy Aresa. Nie, znaleźliśmy... prąg grzybków.
No dobra. Niech weźmie Iliana i to zobaczy, co to jest. I pogwiera może. Happy Mushrooms. Szczęśliwe grzybki. Dobra, tutaj skrzyneczka. Yuri. Robota. Aha. A i to wszystko. Nie wiem, po co mi tyle tych czaszek. A jeszcze jest ten ziomo. Ty, no to generalnie mamy 3 miejsca jeszcze do odkrycia i mamy całą mapę odkrytą. No dobra. To przeszukujcie te miejsca. Jak najszybciej. Ten sobie odpoczął. Tutaj te owoce. Ważne są te owoce, żebym był tutaj. Żebyśmy mieli tutaj water supply na maksa. Dobra, jeszcze dwie tylko krateczki do odkrycia. No i co? Yuri mógłby w sumie odpocząć, bo ma fatigue teraz na wysokim poziomie. Ty też możesz odpocząć. I czy możemy w końcu zrobić to, co ja chcę zrobić? Kurwa, i teraliny zabrakło, te 3. No do roboty. W tym momencie. 3 liny. Dasz radę solo zebrać? Nie dasz. Żeby mieć pewność. Gituwa. No i ona by w teorii mogła też odpocząć. Ale może też dostać krystal. I robić dalej. Tutaj? Wooden crate. Ty, coś mi tu nie gra, nie? Coś tu jest nie tak. Wydaje mi się, że my już spotkaliśmy tego Aresa. I że to nie jest, że to ja coś psuję, nie? A, że ja debil. Jo, wydaje mi się, że Ares został spotkany. I że nie powinienem się kierować tym opisem Easter Beach. Albo źle go zinterpretowałem. Easter Beach to jednak jest gdzieś tutaj, na przykład. Albo że Easter to w ogóle nie jest... Nie no, Easter to po prawo jest. Czyli prawa strona. Może jeszcze tutaj. Tutaj. Chociaż to już bardziej South Beach. Nie wiem. Dobra, odkryjmy to na maksa i będziemy wiedzieć, czy miałem rację w sumie. A ty tutaj przeszukuj, exploration, bob niech tutaj. Suszy rybki, chociaż to bez sensu, rybki powinny się same suszyć, nie wiem po co tu jakaś osoba jest. Żeby to suszyła. O ile gotowanie to rozumiem, no bo musisz mieszać chłopie, więc. Ale tak, żeby suszyć, to chyba niekoniecznie. Tak teraz mnie, ale mnie wzięło, tak, taki survival pojechał. I ocie kręca otworzył taką puszkę fasoli gdzieś w lesie. Ciepłą zjadł. Boss man! Fajnie, strasznie zawsze lubiłem survival. Ja lubiłem survival, ale w telewizji. Żebyśmy mieli jasność. Wtedy bardzo lubiłem. Uwielbiałem jedzenie robaków. Na Discovery Channel. Bo wtedy super. Dobra, cyk, 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 cyk. Next. I czy to są wszystkie tutaj map, wszystkie kratki odkryte? Nie, jeszcze są dwie. Dark Cave, o! Czyli tu będzie bitwa prowadzona, nie No witam! Ty, kogoś pojebało z tym Easter Beach. To jest South Beach. Beach to ty jesteś. Możemy go przeszukać, 5 razy nawet możemy go przeszukać. Pokaż co masz. Henry, fight the beast lurking the jungle, fighting. A, czy ja go przeszukuję i mi fighting wzrasta? To dobrze, to weźmy to Miriam, przeszukujmy to, no. Bo... Tak, bo ona będzie się chyba biła, nie? Ona ma najwyższy fighting, z tego co kojarzę. Jeszcze się tutaj upewnimy, żeby tego nie marnować. Cavenging knowledge, fighting, 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 fighting. No Julia ma 97, nie? To już wiemy, kto będzie tutaj prowadził bitwę. Gdzie jesteś, Julia? Moris. Tak swoją drogą. W ogóle jakie szczęście, że 4 razy pod rząd tego. 52%. 5 razy pod rząd, 52% nam wyszło? Wiecie jaka jest na to szansa? Pewnie jakieś 10% generalnie. Dobra, za coś tam zaleźliśmy zużytą broń, bla bla bla. Dobra, możemy z nim w końcu porozmawiać chyba. Kto idzie z nim gadać? Ty idziesz, idź Julia.
Nie podchodź bliżej. Zeus powiedział mi, że jesteś wybrany. Muszę cię przeszkolić. Wszystko... czekaj. A wszystko, co musisz wiedzieć... Wszystko, co musisz wiedzieć, to że jestem w stanie tylko i wyłącznie jedną osobę trenować. Z całej grupy. Czy ty jesteś wybrana, by walczyć z bestią? Tak jest. Interesujący wybór. Czym będziemy walczyć? Inteligencją? A nie, w sensie my cunning, ale to nie wiem co to znaczy. Good, you fight well. Now let me help you improve... Teraz ja ci pomogę ulepszyć swoje słabości. Jaka jest moja słabość? Stamina? Nie wiem. Whatever. Know you the... wiedza o tym, jaka jest nasza słabość, to pierwszy stopień do zwycięstwa. To nawet mądre. Jeśli będziesz gotowy na ostatnią część naszego treningu, walcz ze mną. Dojdziemy walczyć. Udało się. Bardzo dobrze. Teraz weź łynia tego, co ci tu daję. Jesteś prawdziwym wojownikiem. Nic więcej nie mogę cię nauczyć. To zajebiście mnie nauczył, ty. Prawdziwy wojownik potrzebuje broni. Znać... Find the white magician, znać białą magiczną w dżungli. Ona da ci... On da ci... broń. A białego magika... A potem idź ubić, zabić bestię. Zarżnąć bestię właściwie. Niedaleko stąd ona jest, dobra. A coś nam zwiększył kondycję. I hunger i wszystko mam na zero. Dobra, to idziemy już chyba wątkiem głównym, nie? I teraz chyba musimy iść do tego zioma i on nam da mieć. Witam. Przyszliśmy do niego, powiedzieliśmy... Ale... Powiedzieliśmy cześć, ale on odpowiedział... A chcieliśmy powiedzieć cześć, ale on powiedział pierwszy. Swoim głębokim głosem wybierz. Możemy wziąć magiczną ruczkę. Złoty chyba kielich, albo broń. Bierzmy broń. Dobry wybór. Jak wziąłeś broń... wzięliśmy... Zobaczyliśmy, że nasz walczący skill się podniósł. Czujemy się git. Kiedy się obróciliśmy, ziom zniknął. Teraz możemy iść poszukać bestii i zakończyć to wszystko. Fight beast one versus one. No dobra, ale to będzie koniec giereczki, a tutaj mamy jeszcze dwie rzeczy do przeszukania, to zaraz. Ja bym chciał jeszcze przeszukać te w sumie dwie rzeczy. Niech oni to szukają. Ty nie wiem, idź hantować. Ty suszyć rzeczy, ty to nam się chyba nie uda. Ostatecznie wybudować tutaj naszego namiotu do leczenia. A Bob może spróbować. Big fighting, dobra, nechcik. No nie uda się. Nie zdążymy. Nie dostaną osiągnięcia z wybudowania wszystkiego. Ale może kiedy indziej. 8-8 minus. Nie dogadują się. I została nam ostatnia arena do przeszukania. Nawet się nie zastanawiam. Klikam next i wyjebon go. Skipujemy, bo ja chcę zobaczyć tą walkę z bestią. Może jak w tych będzie, jak w mieczach i sandałach. Miecze i sandały. To jest dobra seria, to jest dobry pomysł na serię. No, miecze i sandały by oddały. Pamiętam, też nigdy nie przeszedłem mieczy i sandałów. Aczkolwiek oglądałem, jak Gimper przechodził, także jakieś tam pojęcie na temat tego, co będzie na końcu mam. Tutaj nie mam pojęcia, co będzie na końcu. Klikamy next. Już nawet ich nie karmimy, chcę do końca po prostu. Do końca, zobaczyć co się wydarzy. Dobra, i mamy dwie ostatnie lokalizacje. Pierwsza to jest X narysowany na plaży. To są dwie opcje, coś nam spadnie na głowę, albo coś znajdziemy tutaj ciekawego. I wygląda na to, że... Znaleźliśmy w tym skrzynkę? Nie.
Knowledge plus 10. A, myślałem, że tutaj, że jest alternatywna droga jakby ucieczki stąd. Czy właśnie jak odkryjemy na maksa całą mapę, to wtedy ale możemy jakby znaleźć jakąś alternatywną drogę ucieczki. Ale chyba niekoniecznie. A tutaj w ogóle co jest zaznaczone? Tutaj jest jakieś coś zaznaczone strzałką. A, tutaj były chyba tego, nie? Chyba były łowiska, że tak powiem. Do ryb. Chcieliśmy połowić ryby. To one se znikły, bo ja ich nie łowiłem, one znikły chyba. A może ich tam nie było w sumie. Dobra, chodźmy do tej jaskini. Ostatnia jaskinia, Dark Cave. Wejdź. Julia, go. Ło kurwa. Boimy się, nie wiem, to znaczy trembling. Trzęsiemy się ze strachu może. Wchodzimy do ciemnej jaskini. Po kilku krokach wchodzimy do wielkiego stołu, który jest takim wielkim okręgiem. Oświecany przez pochodnie. On the walls you catch a glimpse on the trivia painted with blood. Na ścianie, nie wiem czy to znaczy catch a glimpse. Złapaliśmy coś tam, ale no, są tu jakieś takie rzeczy różne narysowane krwią. To są takie tribal, czyli takie no, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, kurde. The Grand, ziemia jest dosłownie stworzona z czaszek i kości. A na ciemnym zaułku tego pokoju zobaczyliśmy wielką bestię. Jak z filmów. Tak? Large beast like from moving. Chyba ta. Która się zaczęła do nas obracać. A jak oceniamy po dźwiękach, it must be devouring something? Nie wiem co to znaczy. Nie mamy czasu, by myśleć o następnym ruchu. Bestia odwraca się do nas. And leaps in front of you. Nie wiem co to znaczy leaps, ty. Czemu tutaj ty? Finałowa akcja, ja nie znam połowy słów akurat, a wcześniej wiedziałem. Musiała nas wyczuć jak weszliśmy. Bestia stoi przed nami. Spróbujmy znaleźć jej słaby tutaj, słabą część, jaką ma. Daliśmy jej ciosa, ale wygląda na to, że tylko ją wkurzyliśmy. Zapała naszą rękę, nogę i tego. Próbuje nami rzucić w ogóle o ścianę czy coś. Możemy ugryźć rękę. Dobra. Udało nam się uciec z tego tutaj, z tego, że nas złapała, ale spadliśmy na ziemię. Szarżuje na nas. Możemy się ukryć. Push it into the wall. Side between his legs. Dobra, musimy. Ukryjmy się w ciemnym zaułku. Ale jesteśmy tragiczni, ty. Dostaliśmy pełnego ciosa od bestii. Polecieliśmy przez całą jaskinię. Run away, kontynuujemy walczenie. A to jeszcze raz możemy, tak? Zobaczyć z nią. A, dobra, to jeszcze raz to samo. Łe! Ale zepsuli. Dobra, jeszcze raz, może się uda. Udało się. Jesteśmy teraz za bestią. Możemy w końcu coś wykonać. Możemy w końcu wykonać jakiś ruch. Możemy uderzyć ją z tyłu głowy. Proszę. Kurwa. Ale jesteśmy za wolni. Bestia rzuca nami o coś tam its arm right into your face. No, uderzyła nas. I polecieliśmy przez cały pokój. Możemy uciec. No niestety jak będziemy walczyć to już coraz gorzej. Jesteśmy pewnie mega injury. Nie udało nam się uciec. You scream in agony, zaczęliśmy krzyczeć, ale uciekaliśmy ratując nasze życie. Czy jesteś martwy, czy nie, to może być pytanie przez chwilę. Udało nam się? A uciekliśmy. Ewentualnie. Dobra, ale nie jest dobrze. Jesteśmy
jesteśmy injury niestety, ale nie tak tragicznie jak myślałem, szczerze mówiąc. Ja to taką ewakuację zrobiłem, wiecie, pomyślałem, że naprawdę jest kurwa niedobrze, ale widzę, że jest w porządku. Ja bym sobie te wszystkie staty ściągnął do zera, jeszcze raz spróbował, nie? Wiadomo. Staty do zera, wszystkie. Fatik też do zera, wszystko do zera. Byśmy tutaj mieli jak największe szanse na pokonanie tej bestii. No i spróbujmy jeszcze raz. Enter, Julia, go. Dobra, let's fight. Spróbujmy znaleźć słaby punkt. Pyk, udało się. Spróbujmy ukryć jego rękę, tak jak było. Fail. Spróbujmy ukryć się w ciemnym rogu. Fail. Jeszcze raz. Find the weak spot. Udało się. Fighting. 90-80. Keep. Pyk. Stealth. Kurwa. Jeszcze raz. 90%. Czy trzeba do... Nie, to musimy być jakimiś dojebanymi koksami, nie? Proszę no. Dobra, jeszcze to się musi udać. Proszę. 60%. Git. O kurwa. Uderzyliśmy bestię, by wystarczająco mocno, by upadła na ziemię. Możemy jej dać kolejnego ciosa. Albo celujemy prosto w oczy, albo możemy ją złapać i uderzyć. Kurwa, 50%, no please. Jest. Umarła? Uderzyliśmy bestię, która leżała na ziemi, dopóki nie straciliśmy tchu. A po chwili zrozumieliśmy, że bestia jest martwa, wygraliśmy. Nie możemy uwierzyć, że nam się udało, jesteśmy wybrani w końcu. Przeszukaliśmy jaskinię i między całym stosem kości znaleźliśmy stare radio. Wzięliśmy je do kampusu i przygotowaliśmy się, by przekazać dobre informacje Zeusowi. Dobra. Return to Zeus. Gdzie mamy to radio? Mamy tu gdzieś postawione? Niekoniecznie. Czyli co, idziemy poinformować Zeusa, że tego... że ewakuujemy się z Bermudów. Talk. Niech idzie Juliana. Zabiliśmy bestię. Zarżnęliśmy bestię. Przepowiednia się wypełniła. Zobaczyliśmy po tych słowach, że Zeus wraca do swojego transu. Tylko usłyszeliśmy, jak gada. Nadchodzi. Hej, wake up. Antena, make him wake up. Obudź się, Athena. Spraw, by się obudził. Ale nie mogę. Nie użyj swojej potki. Nie wiem, co się dzieje. A co z przepowiednimi mocami? Wiedziałem, że do tego dojdzie. Ostrzegałem was. Ktoś wypełnił przepowiednie. Co to znaczy? To, co ten przystaniak stara się powiedzieć, to to, że nigdy nie było przepowiedni. Widzisz, ta bestia po prostu nas niepokoiła od pewnego czasu. To proste. Jadła za dużo mięsa. W końcu było ciężko polować. I no, wybija połowę tutaj dżungli. Nie do końca. Przyniosłaś trochę spokoju i miłości do tego, na tą wyspę. I... you should be its own reward. To powinno być samą sobie nagrodą. Żartujesz sobie? Powiedzieliście, że mogę stąd uciec. Nie ma ucieczki stąd. Jesteśmy tu od wieków i wy też będziecie. Mój przyjacielu, jesteśmy tu, żeby celebrować, żeby się cieszyć. Zapomnij o wszystkich problemach i się napij. Nie, kill them all? Ale wybór jest. Nie no. Wróćmy do naszego... do naszego obozu. Przed tym jak wy... before leaving them today... zanim opuściliśmy ich i oni imprezowali, chcieliśmy
You directly take Zeus. Nie wiem, co to znaczy directly. Wzięliśmy Zeusa i Zeus antenas. A wzięliśmy od niego antenę. I radio, które znaleźliśmy. Możemy, będziemy może mogli wysłać jakąś tutaj wiadomość. I wtedy wróciliśmy. Wtedy wyszliśmy. Opuściliśmy ich bez patrzenia się w tył. Moje, nasza głowa po prostu była, bolała nas aż z wściekłości, którą posiadaliśmy. I jak od tego, że słyszeliśmy, jak się śmieją, twoja ostatnia nadzieja na to, żeby opuścić wyspę, widniała w tym radiu, które będziemy mogli potencjalnie użyć tutaj w naszym kampie, w naszym tutaj obozowisku. Mamy radio. I co teraz? O kurwa, to jest... Nie no, Core for Herb, ta, nice. Ta, wyjebane, never mind. Uda się? A, musimy to wbijać, tak? Dobra. Pokażemy wam raczej, znaczy ja wam pokażę wszystkie zakończenia raczej. Zobaczymy, co się stanie, jak ich zabijemy, czy się uda i tak dalej. Bo z tego co wiem, to ja tą grę mogę wczytywać w sumie. Nie wiedziałem o tym wcześniej, może by to mi pomogło. Żebym nie nagrywał 15 odcinków z rzędu i zaczynał nowej serii, tylko bym sobie wczytał po prostu tamten odcinek i zmienił poziom trudności, ale trudno się mówi. Dobra, niech oni tutaj wysyłają to, ten sygnał jak najszybciej. Już teraz naprawdę mnie nie interesuje, że ty zbierasz kurde tego ropsy i tak dalej. Dobra, ja wam tutaj zatrzymię to i widzimy się, jak sygnał zostanie wysłany. Może będą tutaj jeszcze o czymś gadać. A nie, tutaj standardowa rozmowa. Nic o tym, że zabiliśmy jakąś jebaną bestię? Chyba nie. Dobra, widzimy się zaraz. Udało się, udało się, udało się. After hours, po godzinach i godzinach przeszukiwania w końcu usłyszeliśmy prawdziwy głos. Nasze serce zaczęło bić i wymieniliśmy się kilkoma słowami o naszej lokalizacji. Wygląda na to, że helikopter jest na drodze, by nas uratować. Chujowy ending. No ten ending no nie był jakiś fantastyczny, to trzeba im przyznać, ale zobaczymy. Fajnie, fajnie, że sobie portrety narysowali. Zobaczymy, jakie są następne endingi i później może trochę więcej pogadamy o tej grze. Dobra, więc przetestujmy sobie zakończenie drugie, czyli napijmy się z nimi. Jesteśmy tak zdesperowani, że stwierdziliśmy, że się z nimi napijemy. Nasza noc jest zamazana w naszej głowie i możemy tylko pamiętać kilka obrazków, jak na przykład Artie, który płakał samemu niedaleko krzaków. Polo talking to... A, Polo gadał z Afrodytą z winem w jego ręce. Afrodyta uwiesiła się Aresa, a potem go pocałowała. A potem Eden kissing Arti. A potem pocałowała Arti. Obudziliśmy się między Johnny Zosem Arm and Atea Head. Między ramionami Johnny'ego Zosa? To jest Johnny Zos. I Atena, i głowę Ateną. Bo między też głową Ateny. Przed tym, jak opuściliśmy to miejsce, bardzo zawstydzeni. E...
A, i wtedy też zjedliśmy antenę Zeusa. Okej, okay, i powróciliśmy. Okej, okay. No czyli tutaj raczej wydarzy się już to samo, tak? To bym tak strzelał, tylko że mi obraz będzie prawo-lewo. No tak, no wydarzy się to samo, ale upewnię się, czy faktycznie na 100% tak się wydarzy. No a my widzimy się w zakończeniu trzecim, zobaczymy co to jest. Dobra, w drugim zakończeniu ta cutscenka jest dokładnie taka sama, także jej nie pokazywałem. No i trzecie zakończenie może być zabić ich wszystkich. Możemy spróbować. A z tego, to było dla nas za dużo, wkurzyliśmy się i zaczęliśmy kopać ich. Kiki było under control, ale szybko zostaliśmy złapani w kontrolę Artie Enteresa i nas pobili. Po czym wysłali nas z powrotem. Przed tym jak ich opuściliśmy, zabiliśmy Zeusowi anteny. No czyli to będzie to samo, czyli nie da się uciec z tej wyspy, nieważne co tutaj wybiorę. Nie ma innego zakończenia niestety. A szkoda, kurde, to było takie proste, żeby nowe zakończenia zrobić. No nic, to by było na tyle w takim razie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Wpadajcie też na inne i mój drugi kanał, Tomków z filmy. Widzimy się jutro z tej, z tej już na pewno nie serii, a z jakiejś innej na pewno też równie ciekawej, albo równie nieciekawej. Pozdrawiam, cześć.